Zawieszenie hydropneumatyczne, co to jest? Ten typ zawieszenia utożsamiany jest najczęściej z marką Citroën, choć nie jest stosowany tylko w produkcji samochodów tej firmy. Zawieszenie hydropneumatyczne można rozpoznać po tym, iż samochód po uruchomieniu silnika podnosi się, a w czasie postoju opadają do najniższego poziomu. Widać to szczególnie w starszych modelach takich jak Citroën XM. Unoszenie się auta jest wynikiem normowania się ciśnienia w układzie. Daje to również możliwość regulacji wysokości zawieszenia zza kierownicy w niektórych modelach. Obecnie auta z takim zawieszeniem są rzadkością już na polskich drogach. Gdy ulegną wypadkowi, bardziej opłaca się oddać takie auto do skupu, gdyż koszty naprawy mogą być ogromne.